jedynymi wynikami pracy tej podkomisji mogą być wyniki zgodne z tym co ustaliła prokuratura i komisja Milera więc tutaj po prostu możemy patrzeć na powolne dochodzenie do prawdy powolne dochodzenie zrozumienie faktów z którymi jak do tej pory podkomisja ma duży problem bo zapowiedzi były szumne zapowiedzi były bardzo y, takie Elektryzujące, że za chwileczkę dowiemy się nowych informacji, nowych, nowe wnioski zostaną wyciągnięte, a przez rok pracy podkomisji żadnych nowych wniosków nie ma. Chciałbym, żeby podkomisja, kiedy już się jej członkowie nauczą, w jaki sposób samolot lata i dlaczego. Dochodzi do wypadku, żeby na spokojnie przeprosiła społeczeństwo za to, co, co robiła przez ostatni czas, prawda? czyli za wprowadzanie w błąd. Panie zdaniem, po co była ta dzisiejsza konferencja? Trudno powiedzieć. Prawdopodobnie chodziło o jakąś taką nagłą, nagłe wymuszenie aktywności, ponieważ od poniedziałku aktywna jest prokuratura. Opinie są na ten temat różne, ale moim zdaniem, prokuratura powoli eliminując kolejne hipotezy zmierza ku, ku zakończeniu śledztwa. Natomiast pod, i te wnioski, które wyciąga prokuratura są odmienne od wniosków prezentowanych czy przez pana ministra Macierewicza, czy przez członków podkomisji. W związku z czym prawdopodobnie pan doktor Berczyński dostał polecenie przejawienia jakiejś dodatkowej aktywności, żeby, żeby pokazać, że komisja działa w ogóle, a nie że od kilku, kilku miesięcy w zasadzie milczy.